Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych, a to jest kolejny materiał z cyklu Soft Skills. Podczas pracy za pierwszym stołem bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których musimy wykazać się dobrymi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej. Jak wiemy, podstawą skutecznej komunikacji z pacjentem jest zbudowanie prostego, czytelnego, zrozumiałego dla pacjenta przekazu, co często stanowi spore wyzwanie dla farmaceuty. W dzisiejszym materiale omówię problem umiejętnej komunikacji na linii farmaceuta-pacjent, jaki dość często występuje w aptece. Zapraszam do oglądania. Wyobraźmy sobie sytuację, że obsługujemy stojących w kolejce w aptece pacjentów. Kolejka do pierwszego stołu jest dość spora, dlatego staramy się obsługiwać pacjentów sprawnie, bez zbędnego przedłużania. W pewnym momencie do okienka podchodzi nasz stały pacjent, pan Ryszard, prosząc o preparat na sen, wspomagający zasypianie. Oczywiście rozpoczynamy rozmowę od przeprowadzenia wywiadu farmaceutycznego z pacjentem, pytając go o to, jak długo boryka się z takim problemem, czy stosował wcześniej jakiś preparat na zasypianie oraz czy tym trudnościom w zasypianiu towarzyszą jakieś inne objawy ze strony układu nerwowego, które objawiają się zaniepokojeniem czy poddenerwowaniem. Pan Ryszard oczywiście odpowiada dość szczegółowo na nasze pytania, ale jednocześnie wtrąca bardzo częste i długie dygresje na temat swojego życia prywatnego, na temat sąsiadów, dzieci i wnuków. Jak pomóc takiemu pacjentowi w potrzebie, jeżeli utrudnia on przeprowadzenie nam rozmowy, jeżeli jego gadatliwość utrudnia zakończenie takiej rozmowy, a jednocześnie nie urazić go w tej potrzebie podzielenia się z kimś dodatkowymi informacjami? Zaraz odpowiem Państwu na to pytanie. W pierwszej kolejności należałoby jak najdokładniej wypytać pacjenta o problem z bezsennością. Problem ten dotyka bardzo dużej ilości osób, coraz większej ilości osób mieszkających w krajach i rozwijających się i wysoko rozwiniętych. Badania wykazują, że nawet 50% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza okresowe problemy z zasypianiem. Jeżeli pacjent skarży się na problemy ze snem, na niską jakość snu i na to, że ciężko mu jest zasnąć oraz towarzyszy mu dodatkowo uczucie poddenerwowania czy zaniepokojenia, możemy zaproponować mu preparat zawierający wyciągi roślinne z liścia melisy, z ziela męczennicy lekarskiej oraz z kwiatów pozłotki kalifornijskiej w połączeniu z melatoniną oraz z witaminą B6. Wyciągi roślinne z kwiatów pozłotki kalifornijskiej oraz z liścia melisy wspomagają zmniejszenie napięcia nerwowego i wspierają nieprzerwany sen. Dodatkowo wyciąg z ziela męczennicy lekarskiej działa wyciszająco i relaksująco, dzięki czemu wspomaga nocną regenerację. Witamina B6 jako składnik istotny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego wspiera zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia. A melatonina, jako hormon regulujący naturalny rytm snu i czuwania, skraca czas potrzebny do zaśnięcia. Warto pamiętać, że wzrost biosyntezy melatoniny w naszym organizmie następuje w godzinach wieczornych, dlatego właśnie o tej porze obserwujemy większą skłonność do zasypiania. Badania wykazały, że stosowanie preparatów melatoniny wczesnym wieczorem skraca czas potrzebny do zaśnięcia i zmniejsza latencję snu. Ponadto melatonina jest substancją, która nie powoduje zaburzeń zdolności poznawczych w przeciwieństwie do typowych leków nasennych pochodnych benzodiazepiny, dlatego jest substancją jak najbardziej bezpieczną w stosowaniu. Jednak jak przekazać pacjentowi informacje, jeżeli co chwilę wtrąca on niepotrzebne dygresje zupełnie niezwiązane z tematem tego problemu, z jakim zgłosił się do apteki? Przede wszystkim należy prowadzić rozmowę w sposób czysto merytoryczny. W komunikacji z pacjentem wyjątkowo rozmownym, gadatliwym zaleca się umiejętne powracanie do głównego toku rozmowy oraz nawet kilkukrotne używanie zwrotów w stylu: rozumiem, że Pana życie prywatne jest dla Pana istotne, że temat rodziny, sąsiadów jest dla Pana istotny, ale chciałabym jednak porozmawiać o Pana problemach z bezsennością. Nie należy wdawać się z takimi pacjentami w niepotrzebne dyskusje, ale nie zadawać im dodatkowych pytań, ponieważ zachęca ich to tylko do dalszego słowotoku i wtrącania kolejnych niepotrzebnych dygresji. Warto też zmienić swoją postawę na bardziej zdystansowaną i oficjalną.
Jak wiemy, przekaz niewerbalny, na który składa się kontakt wzrokowy, ton głosu oraz mimika twarzy, stanowi większość, bo aż 55% całego komunikatu. Dlatego nasz rozmówca podświadomie wyczuje zmianę naszego nastawienia. W przypadku, gdy nasza postawa jest swobodna, uśmiechamy się zachęcająco, przytakujemy pacjentowi, a nawet nachylamy się w jego stronę, to wszystkie te sygnały niewerbalne świadczą o naszym zainteresowaniu i na pewno nie spowodują, że wyjątkowo gadatliwy pacjent uzna swoją postawę za niestosowną. W takiej sytuacji warto zmienić wyraz twarzy na bardziej poważny i przyjąć oficjalną postawę. Możemy stanąć prosto, a nawet delikatnie odsunąć się od okienka. Możemy również zmienić ton głosu na bardziej chłodny i stanowczy. A jeżeli zdarzy się pacjent, na którego dotychczas wymienione sposoby nie działają i nie zniechęcają go one do prowadzenia dalszych dyskusji, wówczas należy stanowczo, aczkolwiek spokojnie, zakomunikować mu, że czas obsługi musi dobiec końca, że jest nam bardzo przykro, ale musimy obsłużyć kolejnych pacjentów. Tak wypowiedziany komunikat powinien zostać odebrany przez pacjenta ze zrozumieniem i ze spokojem. Podczas pracy za pierwszym stołem, podczas codziennej pracy w aptece, stykamy się z różnymi typami pacjentów. Dlatego należy pamiętać, że dobór technik komunikacji powinien zależeć od indywidualnych cech danego pacjenta, od jego sposobu zachowania, stanu zdrowia i stanu percepcji, a także od charakteru sytuacji. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału Farmacja TV, do przeglądania materiałów, które pojawiają się na tym kanale oraz oczywiście do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu Soft Skills w aptece. Pozdrawiam!